Kasper, świetny mecz, bardzo wyrównany, no ale co najważniejsze, ta końcówka dla nas, ważne zwycięstwo. Ważne zwycięstwo, pomimo tego, że już teoretycznie nie gramy ani o play-offy i mamy też zapewnione utrzymanie, to chcemy też sprawiać radość naszym kibicom i po ostatnim blamarzu, bo nie bójmy się użyć tego słowa we Włocławku. Dzisiaj myślę, że odkupiliśmy winy, mecz mógł się podobać, my będziemy grać o jak najlepszy rezultat w tym sezonie, żeby poprawić to, co było w zeszłym. Brak dwóch zawodników, ale można powiedzieć, że pozostała część zespołu dzisiaj udźwignęła to, grała z większym zaangażowaniem, no i mogło się to podobać. Zgadzam się, mogło się to podobać i każdy wniósł coś do tego meczu, pomimo że nie zdobył dużej ilości punktów albo nie zdobył ich wcale, to każdy tak naprawdę tą cegiełkę do wygranej dołożył i mamy nadzieję, że ten mecz będzie tak jakby wyznacznikiem na te następne nadchodzące dwa mecze z Legią i z Krosnem. No właśnie, zazwyczaj wygrywaliśmy atakiem, a dzisiaj można powiedzieć, że bardziej królowa jednak ta defensywa, no i to też przede wszystkim musi cieszyć. No zgadza się, no jednak ten sezon tak się ułożył, że defensywa nie była naszą mocną stroną, ale zdarzały się wcześniej spotkania, w których pokazaliśmy, że tą defensywę, w defensywie potrafimy grać i ona przynosiła dobre rezultaty, zazwyczaj to były wygrane, także można się drapać w głowę, co by było, gdybyśmy taką defensywę utrzymali przez całe spotkanie, przez cały sezon, no ale jest jak jest, walczymy o poprawę rezultatu, myślę, że to i tak będzie dobry wynik. Dwa ostatnie mecze, Legia Warszawa, Miasto Szkła, Krosno, można liczyć na dwa zwycięstwa i świetny finisz? No my na to liczymy. Legia na pewno nie będą to łatwe spotkania, bo Legia walczy o play-offy, a Krosno walczy do samego końca o utrzymanie, więc będą na pewno bardzo zmobilizowani, ale my pokazaliśmy właśnie w dzisiejszym meczu, że też jak chcemy i potrafimy się zmobilizować, to potrafimy grać dobrze w obronie i wyszarpać zwycięstwo, nawet gdy nie idzie w ataku.